Dzień dobry, cześć, witam was bardzo serdecznie w Plociochu Historycznym. Dziś temat, który no, wydaje mi się, że był mm, jakoś tam wyczekiwany, temat, który dość często pojawiał się w komentarzach, temat, yy, o którym prosiłem, żebyście się wypowiedzieli. No i są wikingowie, ale zanim porozmawiamy sobie o tych krwiożerczych bandytach w hełmach z rogami, Rozwiązanie zagadki z zeszłego tygodnia. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy sobie o mitycznych bestiach. Różne tam były te bestie, zachęcam do obejrzenia tego vloga. Tam było o psiogłowcach, było o łososiu mądrości, było o golemie, ale na koniec opowiedziałem wam historię pewnego świętego psa, który to był czczony, jego kult był we Francji. No i pytałem, jak ten pies się nazywa. Okazało się, że nie wziąłem pod uwagę tego, że wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Święty Pies, i to jest pierwsze, pierwsza odpowiedź, więc było bardzo dużo tych dobrych odpowiedzi. Święty pies oczywiście nazywał się Ginefor. Był francuskim jakimś tam wyżłem. A jeśli chcecie wiedzieć o tym, jak ten kult się rozwijał, o co tak naprawdę w nim chodziło, no to wystarczy zajrzeć do poprzedniego vloga: Mityczne Bestie, i tam wszystko jest wyjaśnione. Jednak dziś o wikingach. Otóż, wikingowie e, są w dzisiejszej popkulturze, w dzisiejszym myśleniu historycznym uważani za. Krwiożerczych, za bestie, za ludzi, którzy e, nic nie robią, tylko palą, grabią, rabują i gwałcą. Jednak czy tak było w rzeczywistości? Myślę, że przekonamy się. No właśnie mit wikinga. E, jeśli powiemy sobie wiking, tak, to co widzimy? Jakiego, jak, jaką postać widzimy? No to widzimy oczywiście wojownika w hełmie z wielkimi krowimi roga, rogami, z toporem w ręku, też ten topór większy od niego w drugiej ręce tarcza który pływa na swoich statkach, przybija do brzegu niszczy wszystko co się da i odpływa to jest taki głupi dowcip, dlaczego kobiety ze Skandynawii są ładne bo wikingowie brzydkich nie zabierali no trochę prawdy w tym jest albo wszystkie ładne z Niemiec zabrały też takie słyszałem, no ale to trudno w każdym razie ten obraz, który Wam teraz przytoczyłem, jest oczywiście błędny, dlatego że już tutaj na początku sobie jeden mit obalimy. Otóż wikingowie nie używali hełmów z rogami. Nie ma żadnego potwierdzenia, nie ma w ogóle nawet możliwości takiej historycznej, chociaż w historii nigdy nie mów nigdy, ale no, oni tych hełmów z rogami nie, nie używali. Skąd więc wziął się ten mit? Otóż podczas pewnych wykopalisk archeologicznych jeszcze, jeszcze w poprzednim stuleciu znaleziono faktycznie wojownika w hełmie z rogami i przedstawienia takichże wojowników na terenie Skandynawii. Jednak są to wojownicy jeszcze z epoki brązu i oni faktycznie te, te rogi na hełmach nosili. To było symboliczne, mityczne i wiąże się z tym, że wojownicy przez długi, długi czas, aż do teraz, Odwołują się do siły zwierząt. Tak, e, tak jak e, mówiliśmy w jednym z poprzednich blogów o e, berserkerach czy, czy ulfhednarach, a więc wojownikach tych skandynawskich właśnie, którzy przebierali się w skóry dzikich zwierząt, żeby odebrać im tą moc, żeby przyjąć moc tych zwierząt. Tak samo i w Skandynawii w epoce brązu tak robiono. Natomiast w epoce wikingów nie było tych hełmów z rogami. One wyglądały zupełnie, zupełnie inaczej. Tutaj daję wam na przykład hełm taki naj popularniejszy, najbardziej typowy rodzaj hełmu wikińskiego, czy może najbardziej znany, hełm tak zwany okularowy. E, tak to tak naprawdę wyglądało. E, więc ten, ten mit wikinga jest bardzo, bardzo błędny. I jest w tym micie też coś takiego, że oni, owładnięci szałem mordowania, idą, biegną używając żargonu policyjnego na pałę, na tych wrogów wybijają wszystko, wysiekują i jest w ogóle po sprawie. To też jest błędne myślenie, dlatego że ich sztuka wojenna również była dość mocno wysublimowana. Gdyby ona była taka zwykła, prosta, że idziemy od, jak na dyskotece za sztachetą, no to nie mieliby tak dobrych osiągnięć militarnych, po prostu oni nie byliby wtedy w stanie pokonać aż tylu wrogów. Jednak kto to jest Wiking i o co w ogóle z tymi Wikingami chodzi? Otóż początki. Tak są ramy chronologiczne epoki Wikingów i tutaj są dwie takie ramy. Jedna jest taka klasyczna, czyli od około 800 roku do około 1050. Tutaj te ramy czasowe są dosyć płynne, bo przed 800 rokiem oni oczywiście gdzieś tutaj na tereny Powiedzmy, słowiańskie się zapuszczają. Um, oni cały czas rabują, oni cały czas plądrują sobie tutaj um, pewne ziemie. A rok około 1050 to już jest taki schyłek epoki Wikingów. Oni po prostu, um, no nie chcę powiedzieć, ucywilizowali się, ale um, tam, gdzie osiedli, tam przejęli zwyczaje tubylcze, powiedzmy, przejęli zwyczaje tych kultur, które. No, klasycznie mówi się, stały wyżej, ponad tymi skandynawami, ale po prostu były bardziej nastawione na, na ostatnictwo, i tak dalej. Więc, więc tutaj około rok 1050. Natomiast jest, jest też druga chronologia, która pokazuje sztywne ramy czasowe, dokładne daty. I tą datą początkową epoki wikingów miał być rok 793. 793. To jest rok, który jest bardzo dobrze znany fanom e, serialu Wikingowie. Tam w jednym z pierwszych odcinków w ogóle, no oczywiście któżby by inny jak nie, Ragnar Ludbrok e, napada na Anglię, na, na Wyspy Brytyjskie i tam zajmuje jakiś kościół. E, ten kościół to opactwo w Lindisfarne. Właśnie to opactwo w Lindisfarne to jest pierwszy przy, przypadek, przykład, w którym Wikingowie najeżdżają na Europę Zachodnią na, na jakąś taką większą skalę. Więc ym, to jest ta data początkowa, kiedy w ogóle Europa Zachodnia usłyszała o Wikingach i zaczęła się ich bać. Yy, niedaleko właśnie tego kościoła, Blindy jest yy, no, jedno z najstarszych również przedstawień Wikingów. Yy, więc yy, jeśli ktoś będzie w tamtych okolicach, no to warto sobie właśnie zwrócić na to uwagę. Tam na, na kamieniu są wyryci Wikingowie. Natomiast datą końcową. Datą, która kończy no w zasadzie definitywnie, tak naprawdę epokę Wikingów jest rok 1066. Rok 1066 to jest bardzo ważny rok w historii Anglii, bo to, jest, to są właśnie najazdy Normanów z Normandii, tej francuskiej. Ale w 1066 roku, w bitwie pod Stamford Bridge, ginie Harold, Harold Hadrada. Czy Harold Hardrada, który był nazywany właśnie ostatnim wikingiem. To był władca skandynawski, który chciał podbić wyspy brytyjskie, który chciał podbić Anglię. I kiedy on zginął, no to już tak naprawdę nie było jakiegoś takiego silnego lidera, który mógł jeszcze pociągnąć te najazdy wikińskie jakoś gdzieś tam dalej później. Co ciekawe, on umarł raniony w oko. Umarł raniony w oko. I jest to bardzo symboliczne, dlatego że według ówczesnej religijności to właśnie rana zadana w oko jest karą boską. Jakoś tak, bo tak, dlaczego nie? <ścoughs> Ta scena, kiedy ginie Harold Hardrada jest upamiętniona w słynnej tkaninie z Bayo. Tkanina z Bayo to jest taki gobelin, na którym są wyryte, czy. Znaczy, nie wyryte, wyhaftowane wy, wy sceny, właśnie z podboju Normanów. Yy, i, I tamten Harold jest bardzo ciekawa tkanina w ogóle. Warto, warto zajrzeć, cóż to jest. Yy, tak więc od, 900, od 793 do 1066 roku trwa epoka Wikingów. Ale któż to są Wikingowie? No bo gdybym teraz wyszedł na ulicę i zapytał, kto to są Wikingowie, no to dostanę odpowiedź, że to są. Yy, no cóż byście, od... o, teraz zrobimy tak. Zapauzujcie, bardzo was proszę, dobra? Yy, yy, zrobimy taki eksperyment. Zapauzujcie ten film, teraz w tym momencie, jak skończę mówić, i napiszcie, kto to są według Was wikingowie. Dajcie hashtag yy, odpowiedź, tak? Hashtag odpowiedź, kto to według Was, według Waszej wiedzy, według Waszej wyobraźni, według tego, co yy, podpowiada Wam taka ogólna znajomość historyczna. Kto to jest Wiking? Tak? Hashtag odpowiedź, yy, i te komentarze sobie poczytam w następnym odcinku. Myślę, że odniosę się do tego. Maga, 3, 2, 1, pauza. Dzięki. Mam nadzieję, że dzięki, że zapauzowałeś i dałeś odpowiedź. Yy. Myślę, że większość odpowiedzi to będzie, że to są skandynawscy wojownicy. Tak, że każdy skandynawski wojownik to jest Wiking. No nie, właśnie nie jest tym. Wikingiem każdy stan, skandynawski y, wojownik, ponieważ y, sam wiking to jest y, pirat. To jest y, jakiś wojownik, który łupi, który wypływa y, ze swojej. No, najczęściej to były bazy w Skandynawii, ale nie tylko, bo i na terenach Polski do tego dojdę. Były te bazy wikingów, i oni wypływali sobie y, na wschód, na zachód, na południe y, właśnie na takie wyprawy pirackie. Wiking nie jest sztywno połączony z jakimś etnosem. To nie musi być Skandynaw, to nie musi być Szwed, to nie musi być Norweg, tak? to, to, to nie musi być Duńczyk na przykład. Nie. Wiking, właśnie sama, sama nazwa. Na początku XX wieku uważano, pisano, że Wiking pochodzi, samo słowo pochodzi od staronormandzkiego Wik to znaczy y, zatoka. więc Ludzie mieszkający w zatokach, no ale to tak naprawdę zupełnie nie y, jakoś nie koresponduje z tym, co robili ci wikingowie. Pierwszy raz użyto y, tej nazwy, y, czy bardzo podobnej, y, w VIII wieku, no bo y, wtedy, wtedy to się zaczynało, w staroangielskich y, i starofrancuskich kronikach. Jednak y, dziś uważa się, Praktycznie, no prawie że z całą pewnością, że pochodzi to od yy, staro skandynawskiego słowa vikingr. Wikinger to jest trudna tam zbitka językowa. I to znaczy tak, żeglarz wojownik, tak? Pirat, właśnie. Więc jeśli ktoś wyruszał na Wiking, to na wyprawę upieszczą, właśnie wyprawy łupieszczą nazywały się Wikingi. Ktoś wyrusza na Wiking, to jest Wikingiem, tak? czyli jest tym piratem. Wikingami e, y, mogli być i byli Skandynawowie, Słowianie, y, 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 Germanie z terenów tych niemieckich. E, na pewno sporo tego się zaciągnęło na Wyspach Brytyjskich po najazdach. Więc Wiking nie znaczy etnosu, oczywiście. Dzisiaj odnosi się do Skandynawów, ale nie tylko. I to warto pamiętać. W czasie tego największego rozkwitu epoki Wikingów. Ich wpływy sięgały od Skandynawii, z jednej strony, tak, mamy Półwysep Skandynawski, z drugiej strony do, zajęli Ruś aż do Kaganatu Hazarskiego, z drugiej strony e, opanowali dość spory teren e, Wysp Brytyjskich północną Anglię tam było księstwo normańskie, właśnie założone przez potomków Wikingów, na południe aż. Praktycznie do, 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 do posiadłości Konstantynopola dochodzili, i najdalsze takie znane nam mm, bytowanie tych właśnie Wikingów to jest wschodnie wybrzeże Kanady, czyli wyspy Labrador. A z drugiej strony, na Bliski Wschód, aż do kalifatu bagdackiego, tak? Więc tak duży obszar Europy, Azji, i Ameryki Północnej, to były wpływy Wikingów. Tam wszyscy się ich bali. I na to, co powiedziałem, są naprawdę bardzo silne argumenty. To nie jest już w fazie, w sferze polemiki historycznej, ale jest pewne, że oni tam dochodzili. We wschodniej Kanadzie odkryto kilka osad. Wikińskich. I jesteśmy pewni, że to są osady wiekińskie, bo są kamienie runiczne, czyli kamienie z wyrytymi runami, czyli pismem tym skandynawskim. Są jakieś pozostałości jakichś tam niewielkich przedmiotów normańskich, i tutaj historycy mówią jasno i wprost, że oni się stamtąd wynieśli, bo nie bardzo się dogadywali z tubylczymi plemionami. No normalna sprawa. Także przyjeżdżają tam osiedleńcy, emigranci. No, tego. No. Jeśli chodzi o kalifat bagdacki, no to tam też są w ogóle źródła pisane, że oni tam do, dochodzili, a w Skandynawii znajduje się dość sporo, znaczy, relatywnie sporo, przede wszystkim monet arabskich, a tak jak do Ameryki czy do Grenlandii, sama, sama Grenlandia została przed nich no nie opanowana, bo ona była praktycznie pusta, tylko, tylko zasiedlona i nazwana Grenlandia, bo koleś, który tam chciał ich zabrać, chciał mieć tych osadników na swojej ziemi, nazwał ziemię Grenlandia, czyli zielona kraina, żeby oni pomyśleli, że tam jest fajnie, no a wiemy jak na Grenlandii wygląda. Właśnie Grenlandia, północna Ameryka, tam płynęli po to, żeby mieć własną ziemię dla siebie. Bo problemem w Skandynawii i od tego się zaczęła tak naprawdę ta ekspansja wikingów, tym problemem było to, że tam zaczęło brakować ziemi. Trzeba się było gdzieś tam wynosić. Natomiast do Bagdadu, no to jest dzisiejszy Irak, oczywiście, oni płynęli tam po to, żeby sprzedać towary, a towarami były skóry. Bardzo chodliwymi towarami właśnie były skóry fok i wielorybów, ale głównym towarem eksportowym wikingów byli niewolnicy. Najczęściej, jeśli chodzi o Bagdad, to, to byli niewolnicy słowiańscy, dlatego że w tym, w tym czasie na wielu obszarach słowiańskich no po prostu ci ludzie byli najprostszym łupem. <laughs> Najprościej było, było ich złapać. Nie dlatego, że oni byli najgłupsi, tylko dlatego, że Tutaj nie było dużych, silnych organizmów państwowych, tak? Nie było. Jeśli mamy duże duże państwo, to ono jest chronione przez silne wojsko, tak jak ówczesna Francja chociażby, chociaż Paryż udało im się złupić. Jeśli mamy takie małe plemionka, którym nikt nie chce pomagać, no to łatwo będzie ich wyłapać, więc faktycznie ci niewolnicy byli bardzo ważni. Dla, dla ówczesnych wikingów. A na potwierdzenie tego, że oni pływali w naprawdę najróżniejsze części ówczesnego świata wystarczy... Yy, I co robili? Wystarczy prześledzić sobie nazwy, jak ludzie nazywali wikingów. Otóż yy, u Niemców wikingowie yy, nazywani byli askomannami. Askomanni to w języku staroniemieckim yy, ludzie popiołu. No tutaj... Mówi to samo za siebie, cóż Wikingowie tam robili, a to jest jasne, że oni, mówimy Niemcy, tak ogólnie, ogólnie rzecz biorąc, no to tutaj mam na myśli oczywiście obszar dzisiejszych Niemiec. No tam, to było oczywiste, że oni tam będą płynąć, bo praktycznie ich osady handlowe na terenach słowiańskich. Zachodnich Słowian sąsiadowały z tymi państwami niemieckimi, więc oni się wyprawiali na te wyprawy upieszcze, pieszo czy konno. Palili wszystko do gołej ziemi. Nie ma świadków, więc nikt nic nie widział, niczego nie udowodnił. U Celtów, czyli no właśnie Wyspy Brytyjskie, to byli Lochlannach. Mają taki język, jakby się ktoś krztusił Lochlannach, czyli ludzie wody. No tutaj sytuacja jest też prosta: ludzie wody, no bo przypływali, tak. Raz, że przypływali, a po drugie, tutaj chodzi, może chodzić również o fantastyczną znajomość morza przez Wikingów. Może chodzić o to, że, że oni na tym morzu naprawdę świetnie sobie radzili. U anglosasów. Czyli tereny oczywiście dzisiejszej Anglii to byli Dene. Dene, czyli Duńczycy. No i to też jest jakby jasny sygnał um, albo kto tam przypływał, to raz, albo um, jak oni sobie to wyobrażali, że kto to jest. Ci wikingowie to oczywiście nie byli sami Duńczycy, to byli również Szwedzi, to, to, to byli, znaczy z terenów szwedzkich, to byli ci, którzy przybywali z terenów słowiańskiej, tej północnej, więc pełna mozaika, ale oni znali tych Duńczyków, więc mówili na nich Duńczycy. Natomiast Europa Środkowa, Południowa i Wschodnia, czyli Słowianie, Arabowie, czyli Bliskich Wschód również i Bizantyjczycy, Mówili na nich Rusowie albo Waregowie. No i właśnie. Rusowie albo yy, Waregowie. Yy, samo słowo Rusowie. To niedługo będzie, będzie ważne w naszej opowieści, że Rusami ich właśnie yy, nazywano. Jednak Wikingowie nie byliby w stanie dokonać tak silnej ekspansji, gdyby nie dwie rzeczy. Po pierwsze, ich yy, umiejętność pływania, to po pierwsze, a po drugie, umiejętność walki. Jeśli chodzi o, o to pływanie, no to oni byli fenomenalnymi żeglarzami. O, w tamtym regionie, czy dla tych ludzi, morze było naturalnym środowiskiem, tak jakby. Nie mieli po prostu innej możliwości ekspansji. Bo zobaczcie, jeżeli tak jak mówiłem, w Skandynawii Rodzi się coraz więcej dzieci. Tak, jest wyż demograficzny, i zaczyna brakować ziemi. To oni muszą gdzieś się podziać. No nie będą napadali na, na, na sąsiedni kraj skandynawski, bo tam też brakuje ziemi. Więc drogą morską muszą sobie gdzieś na, albo również lądową, tak, przez, przez Finlandię. Mm. Na tereny dzisiejszej Rosji, ale przede wszystkim tą drogą e, morską mogą sobie gdzieś łupić, no bo zdobyć Ziemię to raz, a zdobyć bogactwa można tylko od bogatszych państw. Więc stąd Wyspy Brytyjskie i stąd Francja. E, jeśli chodzi o łodzie, no to było ich oczywiście kilka typów. Najważniejsze, najbardziej znane, najbardziej takie typowe dla Wikingów było oczywiście Drakkary. Drakkary to były e, łodzie do pływania. Takiego przybrzeżnego i rzecznego. Tak zwane łodzie płaskodenne o bardzo niskim zanurzeniu, więc Wikingowie byli w stanie wpływać właśnie do rzek. Drakkary to są te łodzie, jakie widzimy na filmach z tymi smoczymi, smoczymi łubami, no ale to były łodzie, które. Były wykorzystywane do tych podwojów. Natomiast jeśli chcemy płynąć gdzieś dalej, czyli gdzie, no na przykład Grenlandia, no właśnie do Ameryki, bo ten szlak też był opracowany, czy opływając Europę, wpływając przez słupy Heraklesa, wpływali na Morze Śródziemne. I do tych dalekich, pełnomorskich wypraw używano łodzi, które nazywały się knary. Knar to była właśnie taka łódź, którymi można było pływać bardzo, bardzo daleko w głąb morza. No i. Te dwa rodzaje to są okręty, czyli łodzie wojenne, wojskowe. Były też oczywiście łodzie handlowe, bo wikingowie byli, no tak jak już powiedziałem, wiking znaczy żeglarz, wojownik, tak? Więc też żeglarze, kupcy. I te łodzie to były brydingi. Brydingami handlowo sobie pływali. One miały inną zupełnie budowę, Większe luki bagażowe, więcej miejsca na, na, na towary, no i mniejszą obronność. Wikingowie yy, potrafili fantastycznie nawigować. Yy, no, mówi się o ich kamieniu słonecznym. O kamieniu słonecznym, który wskazuje, wskazuje północ. Yy, faktycznie mógł być to, jak podają źródła, kwarc górski. Nie wiem, jak to działało, no, ale, ale w każdym razie, jeśli spojrzało się przez ten kamień na słońce, to yy, można było. Czy na, na Słońce za chmurami, tak? To i tak można było widzieć Słońce, i na Słońce można było nawigować. No, widocznie tak było. E, tak, tak mówią źródła, ale przede wszystkim to, był, mm, to była grupa, która potrafiła płynąć żaglami pod wiatr. I to ich wyróżniało właśnie w tym nawigowaniu i pływaniu morskim. Jeśli chodzi o ich taktykę wojskową, czyli drugą rzecz, bez której mm, najazdy wikińskie nie mogłyby się przecież obyć, mm, no to jakiej broni używali. Używali, no, oczywiście, prawdopodobnie przede wszystkim włóczni, toporów i mieczy. Oczywiście były to typy bardzo charakterystyczne dla tychże właśnie ludzi, stąd w epoce wikingów ta broń, no, w, w bronioznawstwie mówi się o tym broń normańska, czy normańska, tudzież skandynawska, w typie skandynawskim, była to broń e, no, charakterystyczna ze względu na kształt oraz ze względu na ostopy, e, na, na jakieś ryty, grawerunki czy inkrustacje. E, wiele źródeł podaje bardzo ciekawą rzecz. Otóż jedna z najbardziej takich archetypowych e, broni wikingów, czyli topór, miał wywodzić się z terenów słowiańskich. Są to właśnie takie, takie źródła, które podają, że sama nazwa topór jest nazwą czysto słowiańską, natomiast została ona zaadaptowana przez Skandynawów i w języku staroskandynawskim miałby się on nazywać Taporex, więc tutaj taki słowiański wkład w światową historię oręża. Natomiast jeśli chodzi o miecze i włócznie, no była to broń nieodzowna do walki w takim stylu, w jakim walczyli Wikingowie. Topor również to jest broń, którą można walczyć włócznie i na krótki i na długi dystans, natomiast miecze i topory to jest świetna broń do walki w zwarciu. Używali oczywiście również tarcz. Tarcze były okrągłe, drewniane, obciągane skórą lub płótnem i... No, źródła też podają obijanie rantów tarczy dookoła stalu. To nie jest do końca potwierdzone. A co charakterystyczne dla tarcz, no może nie tyle wikiński, są po prostu tarcz tego okresu, to to, że na środku mają taką miskę. Ta miska nazywa się UMBO, ponieważ z tyłu tarczy nie mamy żadnych pasów, za którym moglibyśmy trzymać. Poza tym trzymanie. Tarczy płasko byłoby po prostu zupełnie niewygodne do walki w zwarciu, tak jak walczyli wikingowie. To też, jeśli mamy tarczę tą skandynawską wikińską, to ona ma wycięty w środku otwór okrągły. Tutaj jest taka poprzeczka. za tą poprzeczkę trzymamy, ale jeśli tu byłby otwór, no to przecież tutaj paluszki, prawda? Niemożliwe do uratowania. Tak jak w dowcipie. Co jest, co jest niemożliwe, są dwie rzeczy niemożliwe. Po pierwsze oszukać Urząd Skarbowy, a po drugie przebić piątkę z byłym pracownikiem Tartaku. I właśnie tak samo mogło być z tymi wikingami, że jeśli te paluszki są odsłonięte, no to one będą po prostu wyrównane. Tak. I już pięciu piw nie zamówimy. Znowu muszę przepić. To też wymyślono właśnie owe umba, a więc no stalowe miski, które nakładano na tą tarczę przybijano tarcz i one chroniły. Poza tym mogły być umba, które były również ofensywne, i teraz taka dygresja do terenów polskich. Otóż oczywiście w naszych warunkach owe tarcze również były używane, one były używane w całej Europie. No i one zostały jeszcze w XIII wieku. Zdarzały się umba na tarczach. I na początku same te elementy. Nazywane były w języku polskim szczytami, później cała tarcza była nazywana szczytem. I teraz, mówiłem Wam kiedyś o wsiach służebnych. Wsie służebne to są wsie rozlokowane dookoła miast królewskich czy miast mm, biskupich. I te wsie służebne, jako podatek za to, że mogą tam mieszkać, mm, nie odrabiają pańszczyzny jako takiej, tylko świadczą jakieś usługi. I tak skotniki, właśnie. Chodują bydło, um, cóż tam innego, no szewce szyją buty, a szczytniki są takie, takie miejscowości, pod Sandomierzem jest, są szczytniki na przykład, pod Krakowem są szczytniki, to są e, wsie, których podatkiem, których powinnością było robienie tarcz właśnie. I jeśli mamy takich wikingów uzbrojonych, w tą oto broń. Jak wygląda ich sposób walki? Na morzu przybijają burtą, burtą w burtę do statku przeciwnika, związują linami jeden z drugim statkiem i dokonują abordażu, czyli właśnie wchodzą na pokład tego, tego drugiego statku, wyrzynają całą załogę, jest sprawa załatwiona. Natomiast jeśli chodzi o walkę na lądzie, no to już sprawa się ma zdecydowanie inaczej, bo tam no. Z drugiej strony bardzo często mamy kawalerię, na przykład. Z drugiej strony możemy mieć łuczników, którzy z dystansu mogą do nas oszczelać. Mamy przygotowanych do walki oponentów. Wikingowie nie walczyli konno. Oni no, świetnie jeździli konno, musieli świetnie jeździć konno. Tego wymagała również ich kultura. Jednak konno. Nie walczyli, walczyli pieszo, walczyli w ten sposób, że ustawiali sobie mur starcz, który wyglądał od frontu bardzo podobnie. No i podobnie się zachowywał, jak rzymskie testudo, czyli żółw, chciałem powiedzieć łoś, nie wiem dlaczego. Czy mi się łoś z żółwiem pomylił? W każdym razie, um, podobnie do tego rzymskiego tego żółwia, Czyli osłaniamy yy, swoją tutaj lewą stronę i kawałek prawej strony naszego kolegi. Z, z, z lewej, czyli tutaj trzymamy tarczę. Z prawej strony mamy lukę. Tak? Czyli bronimy się od kolesia z lewej strony, a atakujemy tego, który jest po naszej prawej stronie. Tak? Czyli jesteśmy chronieni, yy, chroni nas nasz kolega. Z naszej prawej, my chronimy tego z lewej i chronimy siebie. Więc tak naprawdę bardzo ciężko jest coś takiego przełamać. Atak kawalerii w epoce Wikingów nie mógł im zrobić większej krzywdy, dlatego, że w tym czasie jeszcze, po pierwsze, nie mamy powszechnych strzemion w, w, w Europie. One, one się upowszechniają, upowszechniają dopiero w XIII wieku. Więc tego jest, jest dużo łatwiej z konia zrzucić. Poza tym, jeśli nie mamy strzemion, to ten, ten rycerz, tak, europejski, nie jest w stanie walczyć dużą, ciężką kopią, bo przy uderzeniu w twardy przedmiot po prostu zleci. Walka, walka kopią wygląda w ten sposób, że yy, mamy bardzo długie strzemiona, zapieramy się w tym, no i wiele nam to, yy, to szarpnięcie nie zrobi. Druga sprawa. Kawaleria nie może też robić bardzo silnych ciosów mieczem z góry, bo tutaj też są potrzebne strzemiona. Strzemiona są tutaj potrzebne po to, że przed cięciem i tak, tak było aż do końca kawalerii. Od wynalezienia strzemion aż do końca kawalerii. To jest jeszcze w regulaminach kawalerii tej przedwrześniowej, przed, przed 39 rokiem. Wstajemy w strzemionach i jednocześnie siadając robimy cięcie. Więc tutaj kawaleria ma na polu bitwy XIX, X, XI wieku inny, nieco inną rolę pełni. Więc tak naprawdę tylko jeden z drugim murem tarcz może się tutaj zetrzeć i to może, może zrobić jakąś krzywdę tym wikingom. No ale na szczęście, na najczęściej nie robi. Z jednego bardzo ważnego powodu. To byli zawodowi Vikingowie. Więc oni to robili no, w czasie wyprawy praktycznie na co dzień. Więc jak z, to, to tak, jakby y, nasza, nie ujmując nikomu, obrona terytorialna nagle chciała walczyć z gromem. Mniej więcej takie to jest porównanie. Poza tym y, w Skandynawii ich kultura nakazywała to, żeby być jak najlepszym wojownikiem. Otóż, no i prawo. Na przykład, prawo o pospolitym ruszeniu y, w Szwecji bodajże mówiło, że każdy, kto jest zobowiązany do służby wojskowej, ma wziąć ze sobą miecz, tarczę, hełm, włócznie, kolczugę, łuk i 24 strzały na ławkę wioślarską. Znaczy, 24 strzały przypadały na iluś tam naszych podkomendnych. Więc, więc arsenał naprawdę bardzo, bardzo imponujący. Co więcej weźmy sobie wierzenia te sepulkarne, czyli wierzenia, wierzenia o zaświatach wikingów. Tam, żeby być w raju, czyli w Walhali, trzeba było zginąć w walce. I to nie można się było podkładać, że tak to nazwę, Nie można było szukać tej śmierci na zasadzie, że o, ja się stanę i niech mi dziwną. Tylko trzeba było mężnie walczyć. To też. Nie było nic ważniejszego dla mężczyzny mm, prawowiernego, mężczyzny tego skandynawskiego, czy wyznającego ten system wartości, niż właśnie zginąć w walce. E, tak, więc ta, ta, ta walka, ta wojna była dla tych ludzi no, niezwykle, niezwykle istotna. Tak, wiemy już, jak walczyli Wikingowie, więc y, no, warto się zastanowić, gdzie, dla, dlaczego Słowianie mówili na nich Rusowie, a nasz wschodni sąsiad to Rosja? Dalej, wcześniej Białoruś. Dlaczego, dlaczego na Ukraińców jeszcze przed II wojną światową mówiono Rusini? Otóż, sytuacja jest prosta. Był pewien Wiking. Imieniem Ruryk, czy Ryryk, który na zaproszenie mieszkańców Nowogrodu w 862 roku zajął to miasto. Tam chodziło o to, żeby zaprzestać walk pomiędzy plemionami tymi fińskimi a, a Słowianami. Gdzieś tam jeszcze Prusowie się do tego mieszali, także ogólnie był mieszmasz I wreszcie przychodzi Ryryk ze swoją ekipą i zaprowadza spokój. Później w 882 roku. Przeniesiono stolicę z Nowogrodu do Kijowa, i tak powstaje Ruś Kijowska. Ruś Kijowska, czyli państwo Rusów, czyli nowikingów po prostu, ze stolicą w Kijowie. Potomkowie tego Ruryka, czyli dynastia Rurykowiczów, która rządziła Rosją, księstwem moskiewskim, aż do XVII wieku. Aż do wielkiej smuty. Do, no, do, do, do początku XVII wieku samego. Później ci potomkowie podbijali inne plemiona słowiańskie, uniezależnili te, te plemiona od hazarów. No, o tym sobie może kiedyś powiemy, zobaczymy. Na potwierdzenie tego, wystarczy przeanalizować te stare rosyjskie imiona. No, pff, pff, o, Olga. tak Czy jest jakieś bardziej e, typowe dla, dla, Rosjan imię, dla Rosjanek imię jak nie, nie Olga? Olga jest tylko zeslawizowanym, czyli przerobionym na, słowiańską, na, słowiańskim, na słowiańskie brzmienie, imieniem Helga. Więc tutaj no jest tego dużo, dużo, dużo więcej. Wikingowie oczywiście mieli też swoje miasta handlowe, faktorie handlowe na terenie poza Skandynawią. I te miasta, niektóre naprawdę się mocno rozwinęły, no bo w Szwecji była to Birka, w Danii było to Hadeby, zniszczone zresztą przez Słowian do gołej ziemi. Założyli Rygę na Łotwie, tak, no, więc już wiemy. Założyli Dublin. W Polsce była, był to Wolin. E, czy czy, czy na, na terenach tam y, u, ujścia, u ujścia Odry y, był. No, Jomsborg. Tak, chyba u ujścia Odry. No, nieważne. W każdym razie. Y, o, jeśli chodzi o Jomsborg, to y, jest takie coś jak Joms y, y, Jomsviking Saga. Właśnie mówiąca o tych Wikingach, którzy z Jomsborga na terenach słowiańskich wypływali i w Jomsborgu właśnie Truzo u ujścia nie, Truzo jest u ujścia Wisły Jomsborg i yy, y, y wineta u ujścia Odry czyli to jest tam tak naprawdę teren dzisiejszych Niemiec, bo to na zachód od, od Odry co ciekawe co ciekawe yy, w Jomsborgu umarł król Wikiński yy, yy, nie pamiętam imienia. W każdym razie sinozęby. Co na po staro drtycku, przedstawia się jako bluetooth. Bluetooth i je, o, tutaj Wam pokazuję jak, jakie znaki są. Jakimi znakami. Jakie inicjały są właśnie bluetooth. I jeśli to połączymy mamy no właśnie, od tego, od tego nazwiska wzięła się ta technologia. Jeśli chodzi również o tereny polskie, to mamy bardzo silne dowody na to, że oni tutaj byli i to byli bardzo mocni, byli tutaj długo. I takimi dowodami są chociażby Ostrów Lednicki, tamtejsze wykopaliska. Ogrom po prostu. Wikińskiej broni, tylko też nie wiadomo, czy to, tak, czy to tylko wikingowie się tym posługiwali, czy to, to po prostu były importy. I Słowianie się tym posługiwali, bo, bo, bo to, są, to jest broń praktycznie z całą pewnością drużyny książęcej. Ale mamy taki bardzo ciekawy cmentarz w Bodzi. W Bodzi to jest na północny zachód od Włocławka, chyba, na Kujawach. W każdym razie. Tam zbadano wiele pochówków, a pochówki były dziwne, bo pochówki były niemiejscowe. To byli właśnie no, wikingowie, powiedzmy. Hmm, czyli tego, tego hmm, skandynawskiego rodowodu zrobiono tam na tych, na tych kościach badania strontu. To jest badanie, które hmm, ma określić. Poziom strontu to jest bardzo dobry znacznik tego, czy ktoś jest tutajszy, bo bada się to w porównaniu z kośćmi zwierząt dzikich, które no na pewno nie, nie, nie przy, przywędrowały tutaj skądś. I okazało się, że były to osoby nietutejsze. Byli tam pochowani wojownicy skandynawscy, czy, czyli Rusowie z Rusi Kijowskiej właśnie. To byli wojownicy drużyny Świętopełka Przeklętego, a więc Zięcia Bolesława. Był tam wojownik hazarski. Były tam też kobiety, czyli to nie tylko było tak, że po jakiejś bitwie kto padł, to się go zakopało, ale również kobiety. Cmentarz Skowbodzi no, zasługuje praktycznie na, jeszcze na rozwinięcie, ale mam nadzieję, że to rozwiniemy w innym vlogu, o którym zaraz wam powiem. Więc, więc ci Wikingowie, naprawdę, to nie jest taka łatwa sprawa, jak myślimy. Chciałoby się powiedzieć więcej, ale ten vlog już troszeczkę trwa. Więc tutaj zrobimy sobie przerwę. I teraz tak, no, o poprzednim hashtagu wiecie. Jednak teraz proponuję Wam kolejną taką <laughs> sondę, czy chcecie kolejnego odcinka o Wikingach. Tutaj. Powiedziałem wam o takich rzeczach bardzo ogólnych, takie wprowadzenie do wikingów tak naprawdę. Opowiedziałem wam o, o, o rzeczach takich, bez których dalej ruszyć nie wypada. Natomiast drugi blok, jeśli będziecie taki chcieli, poświęcę podwoją wikingów. A więc jak zdobywali Paryż y, na przykład gdzie doszli, jakie są ich ślady. Więc to będzie ale mam do Was taką prośbę. Napiszcie hashtag, co wam się bardziej podoba. Jedno albo drugie. Czy mam się teraz przygotować do drugiej części o wikingach? Czy mam się przygotować do vloga o tym, co było na terenach polskich przed 966 rokiem? A więc co było przed chrztem? Czy zleźliśmy z drzew dopiero Słowianie, my, Polacy? po chrzcie, czy może coś było wcześniej, czy może była tutaj wielka cywilizacja, na przykład Wielka Lechia, czy, czy, czy wcześniej były jakieś inne ludy tutaj, czy te ludy zostały wypędzone, czy może te ludy przejęły tylko słowiańską kulturę, zobaczymy. Więc piszcie albo hashtag Wikingowie2, albo hashtag Przed966. Dobra? Dziękuję bardzo. Natomiast zagadka na kolejny tydzień. Otóż e, mówiłem Wam o mieczach skandynawskich. Natomiast są, jest pewna grupa mieczy, która wymyka się po prostu e, ramom e, techniki tamtego czasu. To są miecze naprawdę świetnej klasy. Miecze, które no, wyprzedzają swój czas. Wiele z nich jest robione nie z jakiegoś tam żelaza, a z pośredniej jakości, a ze świetnej jakości stali. Są miecze robione z tak zwanego no, bułatu krystalicznego, czy łuc, a więc no, tej słynnej stali damaseńskiej w uproszczeniu powiedzmy. Te miecze mają swoją nazwę, dlatego, że na ich płazach, czy wzbroczach to tam kiedyś sobie wyjaśnimy. W każdym razie na, na tym, co nazywamy ostrze, czyli na głowni, są e, umieszczone napisy. Co to za miecze? Co to są za napisy? To jest tak jakby no, grupa tych mieczy, imię praktycznie tych, e, prawie że tych mieczy. Więc wasze zadanie polega na tym, jak nazywa się grupa e, mieczy o najlepszych właściwościach tych mieczy skandynawskich z okresu wikingów. O, taka praca domowa. dobra. Yy, teraz tak, no yy, wiadomiks yy, szefu, tam prawda, bez tego. No, yy, oglądajcie vlogi od początku do końca, najlepiej w playlistach. Yy, napiszcie komentarz tutaj, no oczywiście jakiś taki miły komentarz, czy, czy komentarz dla statystyk się przyda, ale bardzo Was proszę, właśnie o, o te komentarze, co myślicie o vikingach i yy, o czym mam się przygotowywać yy, dalej. Yy, Chyba tyle, no ode mnie tyle. Zapraszam jeszcze do lajkowania Instagrama Turystycznie Staszów. Będę wdzięczny za wszelkie lajki. Na dziś tyle. Dzięki, do zobaczenia. Hej, cześć.